Dzisiaj mamy tutaj taki zaszczyt przeprowadzać wspaniałą zabawę andrzejkową dla dzieci. Po serii obiadów i spotkań dla seniorów w ramach akcji Danie Wspólnych Chwil z Fundacją Biedronki przyszedł czas dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. I wzorem zabawy z ubiegłego roku, w tym roku także postanowiłyśmy taką zabawę zorganizować. Na pewno nie byłoby to możliwe tak naprawdę bez wsparcia nie tylko organizacyjnego, ale również w tym roku także finansowego gminy Mirsk. Dlatego serdecznie z tego miejsca dziękuję przede wszystkim panu burmistrzowi Andrzejowi Jasińskiemu za to, że i udostępnił nam tą salę tutaj widowiskową, na której możemy dzisiaj dzieci gościć, jak również za wsparcie nas finansowe i ufundowanie poczęstunku i upominków dla dzieci. Serdecznie dziękuję także wszystkim moim koleżankom z koła za pomoc tutaj w organizacji tej zabawy, za chęci przede wszystkim do tego, żeby działać w strukturach koła. I proszę Państwa, w sumie w tym miejscu, bo to chyba nawet jest dobre miejsce, chciałabym parę słów jeszcze powiedzieć, takiego apelu, ponieważ my naprawdę mamy bardzo dużo pomysłów różnego rodzaju na fajne aktywności, które by mogły angażować nie tylko najmłodszych mieszkańców naszej gminy, ale również wszystkich tak naprawdę mieszkańców. I bardzo często ścieramy się z tym, że pomysły mamy, fundusze by się na to znalazły, ale po prostu najzwyczajniej w świecie brakuje chętnych rąk do działania. Więc jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany i chciałby nas pomóc organizacyjnie, to serdecznie zapraszamy do kontaktu. Mamy naszą stronę na Facebooku. Też na pewno większość z Państwa nas zna bądź kojarzy, więc pewnie też gdzieś tam jakiś kontakt do nas ma. Także naprawdę serdecznie zapraszamy, bo fajnie jest coś po prostu też porobić razem, wspólnie, na zasadzie integracji, ale też dzięki temu dlatego, żeby skorzystali z tego inni mieszkańcy. Mam nadzieję, że ta impreza, jak również inne imprezy, które planujemy już właściwie w przyszłym roku, bo ten rok już się kończy, na stałe wpiszą się do kalendarza działalności koła. Dziękuję bardzo.